Hello YouTube, Aquascaping TV. Best wishes from Nürnberg. Aquascaping TV. Witajcie, moi drodzy widzowie. Dziś w tym odcinku zabiorę Was ponownie do Norymbergi na największe targi zoologiczne na pewno w Europie, a może na całym świecie. Pokażę Wam kilka stoisk znanych Wam pewnie firm, a w każdym razie w większości z Was znanym. I to będzie kolejna relacja tak zwana bez montażu, czyli po prostu będę chodził sobie i mówił pod nosem, a Wy będziecie się śmiali ze mnie, że coś źle nazwałem, albo coś źle powiedziałem, albo po prostu, że anemiczny jestem, bo już troszkę chodziłem i po prostu takie to będzie na żywca. Jest tego trochę materiału, dlatego pomyślałem, że trochę szkoda, żeby to się gdzieś tam kurzyło w moim archiwum, dlatego po raz kolejny wyciągłem to dla Was i dzisiaj właśnie będzie z tego film. Po krótkim intro zapraszam na film. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Jeżeli jestem koło firmy Aqua Art, no to muszę pokazać też to. Średnie akwarium. Firma, nie wiem kompletnie czym się zajmuje, ale żeby było parę sekund takiej przebitki z tej firmy. Też była i też jej się należy udział w tym filmie. Wszystko wskazuje, że nawet przyjechali z dalekiej Azji, więc tym bardziej. Discus Food. Firma, która się zajmuje produkcją jedzenia dla dyskowców. Niestety nie ma żadnego na poparcie ich dokonań akwarium z dyskowcami. A szkoda, bo wydaje mi się, żeby to przyciągało ludzi. Ale widzów. Generalnie rzecz biorąc, te targi są stworzone po to, żeby po prostu nawiązać kontakty handlowe. No, do kontaktów handlowych nie zawsze trzeba ładnego akwarium. O, tą firmę chyba też powinniście kojarzyć. Firma Diversa. Firma Diversa. Akwarium ładne też. Wykonane przez Michała Adamka. No dlatego ładne, bo wiadomo, kto to robił. Bardzo ładne akwarium. A dlaczego tutaj tak mały ruch tapki wody? Nie mam pojęcia, ale ogólnie bardzo fajnie. Do czego to jest? Nie mam pojęcia, ale fajne. No cały czas zapominam to. Przepraszam? Jak, do czego to? Ja zapominam tej nazwy. Terrarium. Terrarium. Pani podpowiada, że terrarium na gady. No właśnie tak sobie myślałem, że Aquael to nie będzie jedno stanowisko, bo jakoś za skromnie to wyglądało. Filtry, mniejsze filtry, tutaj ludzie, którzy robili te akwaria, tak? Robili te akwaria, nie? Robili, tylko się wstydzą powiedzieć. I tam
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Firma Aquel. Ja właśnie tak przypuszczałem, że coś za skromnie by było. Widziałem, przechodziłem przez... Przechodziłem przez pierwszą halę, tam gdzie... to jest dla naszego dystrybutora w Niemczech. Właśnie tak sobie myślałem, bo ludzie mówili po niemiecku, ja akurat mieszkam w Niemczech. Bardzo fajny zestaw. Udał się Wam naprawdę. Generalnie rzecz biorąc, można by było trochę tam więcej dać mocy tego światła, ale... W 60 nie da za bardzo, tak. W 60 jest... Znaczy generalnie wydaje mi się jako... Ale pokażę Panu coś, co na pewno się Panu spodoba. Proszę. Alternatywne oświetlenie, które jest bardzo mocne. Mhm. Jest w trzech rozmiarach. O, to jest maszyna. I to jest do setki, do 60 i 30 jeszcze jest. Mhm. Tam wisi nad OptiBenchem. To jest. Ale to chyba jakaś nowość wasza, tak? Tak. Ja tutaj troszkę odsunę się, żeby panią też to jest pokazywać. Dosyć, że taka ultra slim, mało widoczna, podwieszana może być też na linkach. Linki są w komplecie do. No, na pierwszy rzut oka, jak patrzę na to, to naprawdę bardzo to estetycznie wygląda, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. A tutaj tak mniej więcej wygląda to pod spodem, tak? Tak. Ja nie potrafię Panu tego, bo to jest tak nowe, że ja nie miałam przeszkolenia, ale może Mateusz Pan opowie. Proszę. Bo to jest sterowane też telefonem. Przez Wi-Fi już teraz. Wi-Fi, już także wszystko. Do każdego rodzaju. To jest nasza nowa środowiska. Lampa Ultra Slim Link, którą będziemy wprowadzać do sprzedaży za parę miesięcy. Ja będę tutaj ględził tak sam do siebie. Tak, proszę. Tutaj zaczynamy od zbiorników firmy Aquel. Oczywiście niezawodny Michał Adamek układał te aranżacje i chyba Paweł Mielniczek, tak? Nie. Przemek Wilk. Przemek Wilk. Jedno jakieś tam na tym pierwszym widziałem, było podpisane Paweł Mielniczek. To jedno jedyne, OptiBenta tam na tamtym, a tu wszystkie wszystkie Michał. Michał. Ale świetne Przemek. To jest tam. Ta tapeta fajnie tak się komponuje z tym. No. Krajobraz z tyłu, z tym co w zbiorniku. To jest, kochani, Malawi. Malawi. Dokładnie? Przepraszam? Może Pan stać na piękna. Tak. To jest dokładnie taka sama szafka i zestaw ogólnie, taki jak ja mam. Opowiadałem Wam niedawno o tym. Mówiłem o tej lampie. Tu ta lampa w tym zestawie 60 wydaje mi się, że spełnia swoje zadanie, ale już 90 wydaje mi się, że nie wszystkie rośliny by były dostępne. Te najbardziej takie jakby problematyczne już mogłyby tam dobrze się nie czuć, ale jak najbardziej inne rośliny już by dawały radę. Kolejne Malawi. A, to jest? Pani prezes? Pani prezes, to jest? To coś? O Boże! To wie Pani, ile to ma mocy przerobowej? Zaraz, może o szczegółach. Tak, o szczegóły jeszcze ten chłopak tam tak. Sobie. Ale to już jest naprawdę konkret. Jest. Z wyświetlaczem, wszystko. Tak, wyświetlacz. A tu można regulować pewnie moc. Tak. Generalnie rzecz biorąc, teraz już nie robimy, nie bawimy się tymi pokrętłami prawdopodobnie, tylko ja tu zaraz pracownik firmy Aquel przyjdzie i opowie nam dokładnie. Prawdopodobnie tym regulujemy, że jak mamy za duże akwarium, też przez telefon pani tutaj prezes mówi. Jak mamy za małe akwarium, do tego filtra po prostu zmniejszamy sobie przepływ, obroty silnika i wtedy nie robi nam tak zwanej pralki w akwarium. Upala góry. Tak. Bardzo, bardzo fajne. Generalnie to chyba też Michał Adamek? Tak. Michał Adamek, niezawodny, tutaj zbliżenie zrobię.
i Przemek Wilk, o którym trzeba też wspomnieć, no bo by było nieładnie z naszej strony, gdybyśmy nie powiedzieli, że Przemek tutaj też pracował nad tym. No tutaj Michał, a zaraz wrócimy do tego filtra, jak dookoła przejdziemy, dokładnie się dowiem, bo to naprawdę bardzo ciekawa produkcja. To jeszcze pani prezes nie ma tego w sprzedaży? W sierpniu sprzedaży. Bardzo ładne akwarium kolejne, Michał Adamek. Jest tutaj gdzieś osiągalny, czy gdzieś pojechał? No bo fajnie jakby tutaj opowiedział nam ze strony takiej... Bardzo fajne akwarium. To jest dokładnie ten sam... zestaw co ja, tylko że 90. Ultrascape Set Aquaela. Też tak samo w drewnie. Aquael Opti Band Set autorstwa tutaj Michała. Tutaj pokazujemy to małe światło, które tam panu pokazywałam. To jest ten Ultra Slim. I pani powie, pamięta pani, jakie to rozmiary ma to oświetlenie? 30, 60 i 100. Akwarium. 30, 60 i 100, czyli teoretycznie w każde standardowe akwarium... Można też oddzielnie. Tak, tak. Można. Tak, tak. Oddzielnie, a jak na przykład akwarium jest szersze, to po prostu dać dwie około siebie, nie? To mała kostka, są trzy rozmiary optybendów. Mhm. Jakie rozmiary mamy? Trzy. Czyli jest 20, 30 i 70. To jest chyba największy 70. Tak. Czyli 25 na 25, 29 na 29 na 35 i 39 na 39 na 45 jest to największe. Kolejne stoisko firma Sera. No Sera, bardzo znana firma. Głównie tutaj chodzi o różnego rodzaju pokarmy. Firma Sera poszła po najmniejszej linii oporu i też nie widzę, nie jestem w przodu jednego akwarium, ale maleńkie dopiero. Amtra. Fajne skalary mam. Mam Akapuru i tu jakieś... nie znam tych. No tu Malawi. Bardzo fajne ryby, duże. Są właśnie takie typowo wystawowe akwaria. Malawi zawsze najlepiej zrobić. Dasz rośliny na kamienie. Dasz kamieni. Piasku i masz akwarium na wystawę, nie? No ale przyjemnie się patrzy. Firma Juwel, chyba znana wszystkim firma. Generalnie rzecz biorąc, firma Juwel kojarzy mi się z robieniem akwariów, zbiorników. Fajne takie zbiorniki. I nawet jeden taki fikuśny w kształcie takiego trójkątu. Oświetlenie Juwel. Tu takie coś. No to dość fajne akwarium. Podoba mi się to akwarium takie z tymi okrągłymi kamieniami. Nie wiem, teraz jakaś taka nowa moda weszła, że te akwaria są po prostu fajnie zrobione z takimi... Generalnie no tutaj ja bym dał trochę mniejsze te kamienie, nie? Ale wiecie, no, mogę się nie znać, tak? Mogę się nie znać i tak to wygląda, no. Bardzo fajnie. Ogólnie do tego akwarium troszkę mniejsze anubiasy, te kamienie trochę mniejsze,
więcej powierzchni na górze, ale i tak nowy trend wasz wszedł w aquascaping. Duże okrągłe kamienie. Kolejne akwarium ze stoiska Juwel. Panie firma Juwel, zawołajcie mnie następnym razem, zrobię wam, wydaje mi się, lepsze akwarium. Nieskromnie powiedziawczy. Tutaj tak zwane teleskopy chyba, bodajże jak kiedyś bardzo dawno miałem tą rybę. Ale tak, to chyba teleskopy są. Sama aranżacja nie jest zła. Bo jakby dał tutaj inne ryby, to może by było fajne, nie? Tak samo. Mikrozorium, anubiasy, trochę bucefulandry, kamienie. Ogólnie fajne akwarium, fajny zestaw. Kolejne akwarium. Z mniejszymi rybkami. Piasek. Taki żółty. Trochę z tym dragonem się tak to... Z jednej strony komponuje, a z drugiej strony tak jedno w drugie się gubi, nie? Tak mi się wydaje. No nie mogę wam dobrze pokazać tego, bo mi tutaj zasłaniają, przeszkadzają. No więc coś takiego wygląda. Kolejne stoisko Aquadeco. Powiem wam, że całkiem przyzwoite miejsce. No, chyba wszystkie możliwe rodzaje kamieni, korzeni. Te korzenie dość słabo wspominam, bo te korzenie bardzo farbowałem i w akwarium ostatnio, akwarium, wodę raczej w akwarium. Wapień, tu takie jakieś korale chyba do morza, jakie tutaj jest do morza. Zbliżę, bo tam na górze jest bardzo fajnie, duże rzeczy. Wydaje mi się, że rzeczy podobają. Popatrzcie się. Naprawdę, bardzo fajnie. Nie ma ceny, ale jest fajny, nie? No to takie, o, widzicie, posklejane i jest. Co tu mamy? Mamy laski. Laski niebieskie. Laski to kiedyś w takim akwarystycznym sklepie widziałem. Patrzcie tutaj u góry. To jest super. Jak coś wsadzasz do akwarium, masz gotową aranżację. Patrzcie tu. No tu są takie gotowe już aranżacje. Popatrz tu. Małe akwarium. Sypiesz piasku dotąd, masz gotową aranżację. Tak samo tutaj. Dajesz mchu, masz akwarium. No naprawdę, te są świetne. Są naprawdę zajebiste.
jak